To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 97. Dzisiaj z biologiem, ornitologiem, ale też autorem przyrodniczych książek, Maćkiem Smochem, udamy się do krainy Bugu. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą, kierowany do wszystkich, dla których przyroda jest ważna. Zapraszam do słuchania. Dziękuję wszystkim moim patronkom i patronom oraz fundatorkom i fundatorom kawy. Bardzo doceniam Wasze wsparcie, dziękuję za zaufanie i za Wasze zaangażowanie. Oczywiście jak zwykle proszę Was o reakcje, interakcje, komentarze, lajki, udostępnianie moich treści, również tych, które pokazują się na YouTubie. Pomagacie rozkręcać kanał, pomagacie rozkręcać podcast. Każde takie wsparcie jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo istotne. Także za każdą formę takiego wsparcia wszystkim Wam dziękuję. Dzień dobry, drogie słuchaczki, dzień dobry, drodzy słuchacze. Cześć, cześć. 10 kwietnia minęły 4 lata, odkąd zacząłem nagrywać Spotkania z Przyrodą. Pamiętam, że były to warunki epidemiczne. Siedziałem sobie w lesie na tarasie naszego małego domku, jeszcze na takiej działce, z którą się już rozstaliśmy przed przeprowadzką. Natomiast tam faktycznie wtedy montowałem ten pierwszy odcinek, taką krótką zapowiedź tego, co będę robił. Ona się pewnie z dzisiejszej perspektywy patrząc odrobinkę zdezaktualizowała, więc może któregoś dnia trzeba będzie przygotować nową zajawkę, bardziej adekwatną do tego, jak podcast z czasem ewoluował. Chciałbym zacząć od aktualności, bo aż się prosi. Dłuższe dni, rześkie, słoneczne poranki, czasem też ze szronem czy przymrozkami, bo i takie były, no ale przede wszystkim symfonia głosów, głosy ptaków, niemilknące już w zasadzie rano i wieczorem. Pokrzykiwania żurawi, które już tylko gdzieś tam z daleka, bo nasze żurawie umilkły, wysiadują, dwa jajka w gnieździe z dużej wysokości z drona było widać, gdy akurat poprawiał coś ptak na gnieździe. No oczywiście dron dysponuje też zoomem, więc na takie robocze potrzeby podglądania, monitorowania w zupełności to wystarcza, nie trzeba tych ptaków straszyć i schodzić nisko. Kaczki, siewki, przecież teraz już regularnie słychać kumaki, regularnie słychać rzekotki, więc najpierw końcówka marca, a potem początek kwietnia to naprawdę takie super przebudzenie w naturze. Ta energia teraz nas ewidentnie nakręca do działania i do wszelkich takich aktywności właśnie terenowych. Dla mnie osobiście faktycznie przełom marca, kwietnia, koniec marca, druga połowa marca to jest taki świetny czas, kiedy za bardzo jeszcze nie ma liści i sprzyja to obserwacjom ptaków, które pojawiają się po zimowej przerwie. No ale teraz też naprawdę warto już ten budzik swój przestawić sobie godzinkę wcześniej. No i nie tracić tych fantastycznych poranków, z których każdy naprawdę przynosi coś nowego. Dzisiaj u nas była mgła, przez którą przebijało się słońce, także zawsze to są pod światło rewelacyjne warunki, które generują zupełnie jakieś nierealne obrazy. No i faktycznie dookoła ptaki, ptaki i jeszcze raz ptaki. W ciągu dnia jednak dominacja ptasich głosów. Na przełomie marca i kwietnia w okresie przerwy wielkanocnej i świąt wielkanocnych trzy pełne spędziliśmy w Ujściu Warty, w Parku Narodowym. Przy okazji za garść wskazówek dotyczących poziomu wody, dostępności szlaków i obecności samych plaków bardzo dziękuję Oldze. Dziękuję Olga i pozdrawiam. Mam nadzieję, że następnym razem będzie okazja, żebyśmy jednak kawę wypili i zobaczyli się, pogadali sobie na żywo albo na spacerku. A Eli dziękuję za właśnie wspólne poranne spacery wałem i faktycznie jakieś takie szersze otwarcie mi oczu na wał i na tę stronę. Bywałem tam wcześniej, ale jakoś tak częściej tych moich obserwacji szukałem bardziej na zachód, a tym razem wał faktycznie w całej okazałości otworzył się przede mną. Dałem się namówić na wschody, także wstawać trzeba było wcześnie, po 4:00. No ale duża woda, dużo ptaków, naprawdę było co robić. Także Ela, dziękuję za motywację do tego wczesnego wstawania. Warto było. Dziękuję za Twoje towarzystwo. Te poranne rozmowy o ptakach i o przyrodzie okolicy. Pochodziliśmy sobie w okolicach Przyborowa, na terenie rozlewisk nad Postomią. Wszystkie otwarte przestrzenie naprawdę zalane są wodą. Większość szlaków jest niedostępnych. Betonka, czyli ptasim szlakiem, zalana. W zasadzie wystają tylko gdzieniegdzie wierzby. Pastwiska są też cały czas jeszcze w dużej części bardzo mokre. No ale można sobie też popatrzeć z wieży widokowej w Czarnowskiej Górce. Tam pokazują się regularnie bieliki, myszaki, kanie. Tam przeleciał pierwszy dudek, wiecie, ostatni dzień marca i dudek. Tam wypatrywałem kląskawkę.
ale też niedaleko łaziły jelenie, dziki, lisy. W okolicy oczywiście ślady, liczne ślady bobrów. No generalnie widać, że ta rzeka, która się rozlewa, czy rzeki, naprawdę zrobiły w tym roku niesamowitą robotę. To miejscowi wspominają, że od kilkunastu lat nie było tak wysokiej wody. Zresztą widać to też na polderze północnym, gdzie duża część jeszcze łąk faktycznie stoi w wodzie. No ale wszędzie dopisywały ptaki. Naprawdę było ich mnóstwo. Przez tych kilka dni, 3-4 dni zrobiliśmy 80 gatunków. Zrobiliśmy w cudzysłowie oczywiście, usłyszeliśmy, zobaczyliśmy. W tym takie, których może za często nie widujemy. Dla nas na przykład kania jest takim ptakiem. Tu w środku Polski to dosyć rzadko się pojawiają, gdzieś tam na przelotach i jakieś pojedyncze pary. Natomiast no, tam faktycznie można było sobie na te kanie popatrzeć. No ale przelot kaczek, czyli super kolorowa zupa z ogromną ilością płaskonosów, świstunów, rożeńców, cyraneczek, cyranki dopiero zaczęły lecieć, trochę do tego jakichś innych ptaków, rozgadanych śmieszek, perkozów, no oczywiście bociany białe, bociany czarne, po kilka bielików regularnie, które to całe towarzystwo płoszyły. No i przelot batalionów. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem tak liczne stada batalionów. Całe łachy pokryte ptakami. Można było sobie tam spokojnie lunetować, znaczy spokojnie, do czasu, aż nie przeleciał któryś z bielików. Wtedy ptaki się przemieszczały, tasowały, lądowały kawałek dalej i zabawa od nowa, ale naprawdę można było nacieszyć oczy. Było to no niesamowite przeżycie. Ja też takiego ujścia warty nie pamiętam za bardzo. Zrobiłem trochę zdjęć z góry, robiłem je dronem spoza granic parku, używając również właśnie przybliżeń, żeby troszeczkę zobrazować i poruszyć waszą wyobraźnię. Opublikuję te zdjęcia, pokażę. Kiedy będziecie słuchać tego odcinka, to zdjęcia powinny już być też na blogu w osobnym wpisie. Tam będzie po prostu galeria zdjęć z tego wyjazdu. Kilka kategorii, bo naprawdę fajne obserwacje. I ptaki, i ssaki, no i rośliny. Pełno kwiatków leśnych kwitnących, no naprawdę niesamowity moment, udało się wstrzelić już po przelocie gęsi, w trakcie przelotu kaczek i siewek. Ostrygojady, jakieś dwa pojedyncze ptaki. Naprawdę cieszyliśmy się każdym dniem, wykorzystywaliśmy je optymalnie w zasadzie od świtu do zmroku. Także niech żyje wiosna, niech żyją rozlewiska, cudowna sprawa. No a teraz przechodzimy do dzisiejszego odcinka. Okazja do kolejnej rozmowy z Maćkiem Smochem pojawiła się takowa, ponieważ Maciek napisał kolejną książkę, a Paśny Burjat ją wydał. Pierwszy raz z Maćkiem w tym podcaście rozmawiałem w marcu 2022, czyli no powiedzmy, że 2 lata temu. I wtedy faktycznie Maciek napisał swoją pierwszą książkę i Burjat ją wydał. Ptaki za miedzą, opowieści o mieszkańcach pól, łąk, pastwisk i wsi. Przegadaliśmy temat książki wtedy, ale też oczywiście w dużo szerszym kontekście. Porozmawialiśmy sobie o tym, jak dzisiaj te ptaki w takim wiejskim środowisku sobie radzą. Teraz nowa książka Maćka, tym razem to książka o Bugu. Bug, opowieści o rzece, łęgach, piachach, łąkach, starorzeczach i mokradłach, a także o życiu zwierząt i ludzi w meandry dzikiej rzeki Zaplątanych. Przewodnik po krajobrazach przyrodniczo-kulturowych. Taki oto tytuł, to był tytuł w pełnej wersji, natomiast no, książka też roboczo funkcjonuje, po prostu pod tytułem Bug. Zamiast jakoś tutaj szczególnie wprowadzać was w tematykę, po prostu przytoczę wam to, co napisał w kilku zdaniach Maciek. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo adekwatne i też wprowadzi was w klimat krainy nadburzańskiej i będzie jednocześnie wejściem do mojej rozmowy z Maćkiem. Otóż Maciek napisał tak. Bug kojarzył mi się głównie ze wspomnieniami starszych członków rodziny. Ten rzeczywisty płynął gdzieś daleko i widywałem go jedynie okazyjnie, najczęściej z mostu. Dopiero zainteresowania przyrodnicze sprawiły, że zacząłem regularnie pojawiać się w dolinie. Z lornetką, aparatem, autem, pieszo bądź kajakiem. Co jest w tej rzece szczególnego? Przede wszystkim jest duża, długa i szeroka, a jednocześnie dzika, nieokiełznana. To ewenement na skalę europejską. Jest też rzeką graniczną, stanowi faktyczną granicę między 3 państwami, a jednocześnie jest osią pogranicza kulturowego. Różnorodność kulturowa idzie w parze z różnorodnością biologiczną. Dzika rzeka tworzy wyspy, piaszczyste ławice, odsypiska, namuliska, starorzecza i strome skarpy. Rozlewa się na łąki, mokradła, cierniste łęgi. Tworzy ogrom siedlisk dla wielkiej liczby organizmów, od grzybów, przez rozmaite bezkręgowce,
Płazy, ptaki, zarówno drobiuteńkie jak strzyżyk, czy wielkie jak bocian czarny, na ssakach pokroju dzika czy łosia kończąc. Łęgi, piachy, łąki starorzecza i mokradła ciągną się wzdłuż doliny na przemian z polami, wioskami, miasteczkami. Wszystko to się w krajobrazie wzajemnie zaplata i zrasta, więc czasem trudno oddzielić jeden element od drugiego. Macka starorzecza dosięga wsi, pastwisko łagodnie przechodzi w nadbrzeżne odsypisko, a Łęg w piaszczystą wyspę bądź w bujną, kolorową łąkę. Rzeka i człowiek tworzą krajobraz niezwykle dynamiczny, zmienny w czasie i przestrzeni. Pisząc tę książkę starałem się na przykładzie Bugu pokazać, jak rzeka wpływa na obszar, przez który płynie, na ludzi, którzy zdecydowali się osiedlić w sąsiedztwie wody, na świat roślin i zwierząt, a zwłaszcza ptaków. Oddziaływania rzeki mogą być subtelne, jak unosząca się w dolinie mgła, bądź gwałtowne, niczym letnia powódź. Przedstawiłem tu moje osobiste spojrzenie na te relacje. Spojrzenie fotografa przyrody, ornitologa i domorosłego regionalisty. Zapraszam Państwa do podróży. Tyle napisał Maciek Cmoch, autor książki, do wysłuchania rozmowy z którym zapraszam Was już teraz. Cześć Maćku, dziękuję, że po raz kolejny przyjąłeś zaproszenie do mojej audycji. Od poprzedniej Twojej wizyty trochę czasu minęło, więc bardzo proszę przedstaw, przypomnij się słuchaczom. Cześć, dzień dobry, nazywam się Maciej Cmoch, jestem ornitologiem i autorem dwóch książek. Jedna to jest książka o ptakach krajobrazu rolniczego, a druga książka to jest o Dolinie Bugu. No i zajmuję się też fotografią przyrodniczą i ogólnie różnymi obserwacjami przyrodniczymi. Jesteś terenowcem, takie robocze, mam określenie ludzi, którzy też za tą swoją pasją biegają po prostu w teren, kiedy tylko się da, więc myślę, że tobie też spokojnie mogę przypiąć takie określenie. Tak, śmiało można przypiąć mi łatkę terenowca, jak najbardziej. Jestem terenowcem. Miłośnika przyrody, bo to też nie jest tak, że tylko ptaki, nie? A jak będziesz szedł do kolonii ptaków list, to poleci kamień. To z przymrużeniem oka mówię, ale słyszałem o takich przypadkach. Nie, dobra, nie odpowiadaj nawet. Ptaki zamiedzą, to był 21, jeżeli dobrze pamiętam rok, prawda? Tak, to był 21. I czy od razu po tamtej książce pojawił się pomysł, że to nie będzie twoja ostatnia książka? Czy to gdzieś dojrzewało trochę dłużej? Jakoś krótko po pierwszej książce. Długo nie czekałem. Od razu poczułeś potencjał. Tak, prawie od razu się jakiś tam pomysł zrodził na książkę o Bugu. Napisałem sobie koncept, co w każdym rozdziale ma być. Wysłałem do wydawcy. Wydawca stwierdził, że okej, dobry pomysł, tak możemy to zrobić. No i cóż, skończył się sezon i zacząłem pisać. To zaraz sobie do Bugu przejdziemy. Wyciągnąłem jeszcze te ptaki, bo chcę też powiedzieć słuchaczom, że na stronie tego odcinka, czyli tej naszej rozmowy dzisiejszej, zalinkuję też na wstępie do tamtego odcinka, do naszej rozmowy, gdzie faktycznie rozmawialiśmy o tych ptakach krajobrazu wiejskiego, krajobrazu rolniczego i tak dalej. Więc będą mogli sobie odtworzyć, jeżeli oczywiście nasza rozmowa przypadnie im do gustu, to zadanie będą mieli ułatwione. Tradycyjnie, zanim do głównego tematu, to zapytam Cię o takie aktualności terenowe. Właśnie, co u Ciebie słychać? Bo to jeszcze dodam, że dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny, kiedy nagrywamy tę audycję, natomiast one zwykle wychodzą odrobinkę z poślizgiem. Z wczoraj na dziś, czyli w nocy z 20 na 21 marca byłem na sowach. Robiłem swój kwadrat MSKR, czyli monitoring sów krajobrazu rolniczego, i pojechałem sobie właśnie troszeczkę powabić i posłuchać sów. No i odezwała się pójdźka w miejscu, w którym nigdy wcześniej pójdźki nie miałem, a wcześniej była płomykówka. Miałem też dwie uszatki, więc nie tylko wśród dziennych ptaków zaczyna się ruch, ale wśród nocnych ptaków również. I co ciekawe, ta pójdźka odezwała mi się w wiosce, w której jest budka dla płomykówki. I to jest budka dla płomykówki, którą ja zamontowałem z przyjacielem ponad 10 lat temu. I dopiero od zeszłego roku są tam lęgowe płomykówki. Mam taką stodołę na działce po moich dziadkach i w tej drewnianej stodole właśnie jest ta budka. Płomykówki w tej budce zamieszkały. No ale dzisiejszej nocy niestety nie miałem tych płomykówek, nie słyszałem ich, tylko właśnie pójdźkę. No bo kwadrat monitoringowy obejmuje też właśnie tą wioskę, gdzie byli moi dziadkowie, gdzie mieszkali i gdzie jest właśnie ta budka dla płomykówki. Także nie wiem, czy ta płomykówka się wyniosła, czy może jest współwystępowanie. Na jednym krańcu wsi występuje płomykówka, a na drugim krańcu wsi pójdźka, bo takie przypadki też się zdarzają czasem. O, taka ciekawostka. Wiesz, a propos terenów rolniczych, no to taki zestaw się zdarza czasami, nie? To nie jest też jakby nic jakiegoś super nadzwyczajnego. Tak, tak, jest nawet publikacja o współwystępowaniu pójdźki i płomykówki w PGR-ach we wschodniej Polsce. No i tu jestem ciekaw, czy będą dwie sowy we wsi, czy jedna. Zobaczymy.
A czy to jest ta działka po dziadkach? Wspomniałeś i tu znowu nawiązanie do poprzedniej książki, bo tam był taki fajny, bajeczny opis starej chałupy na starej działce, gdzieś tam na końcu wsi, gdzie zdaje się też jakieś lisy urzędowały i tak dalej. Czy to jest ta sama lokalizacja, czy to tak, już jest tak. inne miejsce? To jest ta sama. To A, jest ta widzisz, sama pamiętałem. lokalizacja. Tak. I ta budka sobie wisiała ponad 10 lat w tej stodole i w zeszłym roku, w 2023, wszedłem do stodoły, to było 1 maja zdaje się, no i tak wszedłem, nie spodziewając się niczego niezwykłego, no bo zwykle nic się w tej budce nie działo oprócz lęgów kopciuszka. No ale zobaczyłem pierwszą wypluwkę, kolejną wypluwkę, jakieś odchody białe, kolejne białe odchody, kolejna biała plama, później dużo białych plam, dużo wypluwek, no to już wiedziałem, że coś w tej budce się dzieje. Delikatnie uchyliłem klapkę, no i zobaczyłem właśnie płomykówkę w środku. No i co się okazało? Z tego lęgu płomykówki wyprowadziły 3 młode i co ciekawe, samcem w tej parze był ptak, który został zaobrączkowany przez mojego kolegę rok wcześniej, czyli w 2022. I on został zaobrączkowany jako piskle w lęgu, który miał miejsce w kościele. W linii prostej 30 km od stodoły po moich dziadkach. Czyli w 2022 roku wykluła się płomykówka, mój kolega ją zaobrączkował i rok później ta płomykówka przystąpiła do lęgu w mojej stodole. No i doczekała się trójki młodych, które też dostały obrączki od mojego kolegi. A jak będzie w tym roku, zobaczymy. No na razie jest pójdźka. Zobacz, jaki fajny w ogóle wychodzi kontekst z tego, że jak jednak ciekawe są te rozwiązania, które daje nam nauka, nie? Nawet tak prosta rzecz jak zaobrączkowanie, już nie mówię tutaj o tych nowych technologiach, jakichś tam logerach, innych satelitach, ale taka prosta rzecz pozwala tak fajnie powiązać te dwie rzeczy i od razu patrzysz na te ptaki trochę inaczej. Znaczy ja bym patrzył trochę inaczej, no jako już jednak spokrewnione. Fajna historia, nie? Że kumpel gdzieś kawałek dalej robi coś i za chwilę masz potomka tej sowy u siebie i ona też jakby kontynuuje, no czyli kolejne lęgi. No tym bardziej ciekawe właśnie, co będzie dalej. Tak, no i znasz historię tego ptaka, nie? To niesamowite. To tak jak mi Tomek Przybyliński opowiadał ostatnio o bielikach, gdzie w zasadzie on je tutaj bada na terenie województwa łódzkiego, czy w ogóle regionu centralnej Polski. W zasadzie od 30 czy tam 20 paru lat, jak one zaczęły się tutaj z powrotem pojawiać i potrafi... No na przykład po jakimś defekcie piór, nie zawsze to musi być obrączka, ale właśnie po takim, wiesz, spojrzeniu na ptaka potrafi identyfikować tam jakieś niektóre poszczególne bieliki. Wie, że na przykład jest tam samica, którą córka nazwała jakoś tam i oni już na przykład mają ileś tam odchowanych lęgów, także jest pewna taka ciągłość. No to zupełnie inny jakby daje też wymiar i kontekst tych badań. To fajne. Myślę, że to tak dodatkowy bonus, nie? Taki. Tak, tak. Tylko szkoda, że u sów ten odczyt jest bardzo rzadki obrączek. I... No to prawda. I ja mogłem odczytać dlatego, że zrobiłem zdjęcie w nocy. Uzyskałem pozwolenie z RDOŚ, bo chciałem sfotografować tą płomykówkę. Nawet jeżeli ja zamontowałem tą budkę i ona znajduje się w mojej stodole, to i tak musiałem mieć zezwolenie z RDOŚ, żeby legalnie tą płomykówkę sfotografować. No i już jak pierwsze zdjęcie jej zrobiłem, no to od razu zobaczyłem obrączkę na łapie. No i miałem takie mieszane uczucia, no bo z jednej strony super, że jest obrączka, że można ją odczytać, że dowiemy się, skąd jest ten ptak, kto i gdzie go zaobrączkował, no ale z drugiej strony, kurczę, no mało fotogenicznie wygląda płomykówka z obrączką plastikową na łapie. No ale cóż, trudno. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Jasne, jasne, oczywiście. Ale to też fajnie, że mimo wszystko wspomniałeś tutaj o tej stronie etycznej, że jednak nie działamy tak na wariata, tylko pewne rzeczy tutaj powinny być uporządkowane. I wspomniałeś też o tej nocnej wyprawie na sowy, że wabiłeś i tutaj też warto dodać tym, którzy może są mniej zorientowani, że tu nie chodzi o jakieś wabienie w celach, nie wiem, fotograficznych chociażby, tylko mówimy tutaj jednak o działalności naukowej, no bo jednak liczenie tych ptaków tam w odpowiednich miejscach, czasie, porze i sektorach, ta metodyka czasami wręcz no, wymaga takiego użycia, powiedzmy, głosu odtwarzanego. Natomiast to też jest jasno określone właśnie w tych zasadach prowadzenia tych badań, nasłuchów i tak dalej. Nie za często, nie nachalnie i tak dalej, więc to wszystko tak mniej więcej chyba powinno wyglądać. Tak, tak. To jest w ramach monitoringu sów krajobrazu rolniczego i tam wabi się 3 gatunki, pójdźkę, płomykówkę, uszatkę. Jest 16 punktów, na każdym punkcie jest kilka minut wabienia, kilka minut nasłuchu. No i tych kwadratów trochę jest w całej Polsce, to jest monitoring prowadzony już od kilku lat. No już jakieś tam pierwsze trendy widać, no na przykład pójdźka, zdaje się, że jej liczebność idzie w górę. No jak ja zaczynałem, mam taki też kwadrat pod Sokołowem, kiedy ja zaczynałem ten monitoring kilka lat temu, to nie miałem żadnej pójdźki na swoim kwadracie, a teraz mam, w tym roku jeszcze tam nie byłem, na tym moim kwadracie pod Sokołowem wprawdzie, ale rok temu
i 2 lata temu to już miałem 3 stanowiska Pójćki. No i Pójćka się pojawiła na tym moim drugim kwadracie obok tej Płomykówki, więc może coś z tą Pójćką faktycznie jest lepiej. Być może jest to efekt łagodnych zim. Może dlatego ona idzie do góry, jak się wydaje. A znowu Płomykówka mimo wszystko no, wydaje się takim rzadszym duszkiem i no, przynajmniej na mnie zawsze robi to wyjątkowe wrażenie, bo to w ogóle wyjątkowy ptak i wyjątkowa sowa, a też no, jednak nie jest tak powszechna, przynajmniej tu gdzie ja jestem, to o ile powiedzmy Pójćkę bez problemu, Puszczyka, Uszatkę, no Uszatkę Błotną też się zdarza zobaczyć w jakichś tych dużych dolinach naszych dużych lokalnie, w sensie Bzury, Neru i tak dalej. O tyle Płomykówka, no to już jest taka rzadka zjawa i zawsze tam serce bije mocniej. Także też wyobrażam sobie tę sytuację, o której mówiłeś, że wchodzisz do stodoły i widzisz te pierwsze ślady, wypluwkę. No ja do dzisiaj jestem w szoku. Jeszcze do dzisiaj żyję tymi emocjami. Że po tylu latach, że w swojej stodole Płomykówka, no jeszcze dzisiaj nie jestem w stanie tak w 100% uwierzyć. Ale powiedz jeszcze, bo nie zapytałem cię o ważną rzecz. Skąd nadajesz? Bo ja tu się przyznałem, że jestem w środku Polski, a ty jesteś gdzieś na ścianie wschodniej. Tak, w Siedlcach. W mieście moim rodzinnym, czyli wschodnia ściana. Dobra. A powiedz, czy ty masz takie swoje ulubione miejsca nad Bugiem? To na razie trochę abstrahuję od treści książki, bo to też jakby nie jest moim zamiarem, żeby tutaj wyciągać konkretne rzeczy z książki i tak trochę spoilerować. Chociaż nie jest to kryminał, więc pewnie krzywdy byśmy nie zrobili. Tak, oczywiście mam swoje takie ulubione miejsca, do których lubię wracać o różnych porach roku. To są miejsca stosunkowo blisko Siedlec w linii prostej i to są takie miejsca, których zarówno prowadzę obserwacje, jak i fotografuję, biwakuję, nocuję, także mam do nich duży sentyment. Tak powiem ogólnie, że to jest odcinek Drohiczyński, czyli ten odcinek najbliżej Siedlec. Korczew, Drohiczyn, most w Tonkielach, to są bardzo fajne miejsca, no, Starorzecza, Łęgi. No a właśnie o to chciałem zapytać, żebyś jeszcze trochę dopowiedział na zasadzie, jak krajobrazowo te miejsca wyglądają, no bo też wiemy, że rzeka i dolina no, może mieć 1000 twarzy tak naprawdę. Dolina Bugu jest o tyle fajna, że w zasadzie na całym przebiegu coś jest. Są zarówno Starorzecza, jak i Łęgi, jak i łąki z pastwiskami. Akurat na tym odcinku te łąki, te użytki zielone nie są zbyt rozległe. Są, ale nie są tak szerokie jak na odcinku dolnym, jeszcze tam bliżej ujścia. No tam ten Bóg, ta dolina jest bardzo szeroka. Tu jest troszeczkę węższa, te pola dosyć blisko podchodzą do rzeki, ale są też zalewowe łąki, są też pastwiska, takie wygony, gdzie krowy sobie chodzą swobodnie, nie pasą się na takich kwaterach grodzonych, tylko chodzą swobodnie jak na sawannie zwierzęta. I bydło, te krowy czasem nawet są pilnowane przez pasterzy. Jeszcze do dzisiaj takie rzeczy się zdarzają w Dolinie Bugu. Jest to też odcinek, gdzie są ciekawe starorzecza, no ale tak jak już wspominałem, nad Bugiem tych starorzeczy jest bardzo dużo. Co chwila jest jakieś starorzecze. Ja lubię takie starorzecza, które łagodnie przechodzą właśnie w łąki, w pastwiska, ale są też starorzecza w Łęgach. Są też Łęgi na tym odcinku, dosyć rzadkie już lasy. Także wszystkiego po trochu jest. Oczywiście są też strome skarpy, brzegówki, zimorodki. Są ujścia rzek do Bugu na tym odcinku. Na przykład ujście takiej rzeczki niewielkiej Kołodziejki. Bardzo fajna, meandrująca, dzika rzeczka. Dużo jest tam powalonych drzew poprzek tej rzeki. Tworzą się takie mostki, po których można przechodzić. Oczywiście zimorodki. No to są takie ptaki, które bardzo lubią takie właśnie kręte rzeki, gdzieś tam meandrujące wśród lasów, gdzie jest dużo powalonych drzew. Także dla każdego coś miłego na tym odcinku, ale taki jest Bóg tak naprawdę. Na całym przebiegu w Polsce i na odcinku granicznym można znaleźć właśnie takie elementy jak łęgi, jak pastwiska, jak odsypiska, strome brzegi. Każdy odcinek na całym przebiegu po prostu spotykamy te elementy. Nie jest tak, że w tym miejscu to jest po prostu tylko płynie prosto i pola, a w tym są tylko łąki, a w tym są tylko lasy. Tylko to jest taka mozaika, to się tak przeplata. Cały czas coś się dzieje. Łąka się kończy, zaczyna się starorzecze. Kończy się starorzecze, już jest łęk. Łęk się kończy, to już mamy znowu coś innego, odsypiska, wyspy i tak dalej. O właśnie, no i na tym odcinku też się tworzą fajne piaszczyste wyspy i odsypiska. Dlatego też lubię to miejsce, ten odcinek.
A jakbyśmy wrócili teraz do tego momentu, kiedy wychodzą ptaki za miedzą, jak powiedziałeś, że niedługo po, w zasadzie zaraz, że prawie że z rozbiegu, pojawił się pomysł na kolejną książkę, to czy było coś konkretnego, jakiś konkretny czynnik, który skłonił cię do napisania książki o konkretnej rzece? Dzisiejszy odcinek jest o Bugu, jako o rzece, o książce i o tym miejscu, które jest ci szczególnie bliskie. Natomiast jak do tego doszło, że to właśnie ta kolejna książka to książka o konkretnej rzece? Że to właśnie Bóg. Zresztą no nie będę tutaj zbyt oryginalny, po prostu mieszkam blisko Bugu. Gdybym mieszkał blisko Wisły, to byłaby Wisła. Gdybym mieszkał blisko Narwi, to byłaby Narew. Ale jest to Bóg z racji właśnie bliskości. To raz, a dwa, moja rodzina pochodzi z nad tej rzeki, więc ta rzeka zawsze jakoś tam była obecna w moim życiu. Może nie namacalnie, bo zacząłem nad nią jeździć dopiero później, jak już byłem samodzielny, ale zawsze była obecna w opowieści dziadków, w opowieści ciotek, także zawsze o tej rzece coś tam się słyszało. Jest w tym dużo wyjątkowości, akurat ta rzeka ma taki potencjał, że faktycznie nie trzeba tutaj jakiejś poważnej filozofii, żeby, tak jak mówisz, wymyślić, że to może być książka na temat takiej właśnie rzeki, nie? I rozumiem, że w takim razie nic konkretnego cię nie pchnęło, poza tym, że po prostu no, jesteś z tą rzeką związany. Masz do tak, niej po blisko. Prostu jest blisko, jestem z nią związany jakoś tam powiedzmy rodzinnie i emocjonalnie. No i chciałem, żeby ten Bóg był taką rzeką przykładem, jak rzeka wpływa na krajobraz, jak rzeka wpływa na ludzi mieszkających nad tą rzeką. No właśnie chciałem, żeby Bóg był takim jakby przykładem, żeby tą rzekę, żeby ten Bóg można było odnieść też do innych rzek. Można było na zasadzie analogii też z Wisłą, z Narwią, z Odrą. To jest chyba dosyć dobry czas na to, bo nie wiem, czy ty świadomie, czy nieświadomie też wstrzeliłeś się w taki czas, w którym poniekąd też za sprawą Buriata, którego serdecznie pozdrawiam i przy okazji dziękuję wydawnictwu za podesłanie książki. Tym samym się przyznałem, że no nie zrobiłeś na mnie, ale to kupię komuś w prezencie. O, na przykład. Ostatnio no, tych książek o rzekach trochę wyszło. Znaczy generalnie zawsze no, rzeki były fajnym tematem, właśnie takim z dużym potencjałem, żeby o nich pisać. O Wiśle powstała, może to nie była taka stricte przyrodnicza książka, ale Mateusz Waligura przeszedł w czasie pandemii, zdaje się, Wisłę od źródeł do ujścia i opisał ją no, również tak w kilku kontekstach, bo tam są i kwestie przyrodnicze, i kwestie historyczne, i jakieś takie społeczne mocno. Potem pokazała się taka fajna książka o Wiśle, która czeka u mnie w kolejce i sorry, musi mi autor wybaczyć, ale nie pamiętam ani autora w obciach, ani autora, ani tytułu, ale jest to historia Wisły. Więc gruba pozycja, która zaczyna się od pra Wisły, która była tak szeroka jak dzisiaj największe rzeki na Syberii, gdzieś z jednego brzegu nie było widać drugiego i tak dalej, gdzieś na przestrzeni wieków potem to wszystko się zmieniało. Jest to świetnie opisane, nie? Przez tam czasy, nie wiem, średniowiecza, kiedy już wsie osady się rozwijały, handel, spływanie rzeką, no cudawianki, więc tutaj jakby Wisła, Biebrza, Narew. Jak sobie przypomnisz, to mi podeślij, dobra? Ja będę linkował. Także wybaczcie słuchaczki, słuchacze, ale widzicie, tutaj nie ma ściemy, tak to jest, jak się spontanicznie nawija z pasjonatem. Więc widzisz, książki o Narwi, zresztą tutaj też, tak jak powiedziałem, ze sprawką Buriata również teraz tych książek przybyło. O Biebrzy, no to też już nie jedna książka. I bum, nie? I nagle wskakuje książka o Bugu, więc tak jak mówisz, jeżeli chcemy sobie poczytać o tym, Wisła też jest w sumie jedną z takich wyjątkowych rzek w Europie, jak na dużą rzekę, która przepływa przez duże miasta i tak dalej. Potem czytamy o takiej właśnie dzikości Bugu, która jest dzika na zupełnie inny i swój sposób. Jeszcze z tym wschodnim brzegiem, który przynajmniej na odcinku granicznym jeszcze rządzi się zupełnie innymi prawami, tak, ale tak, też jest tak, w inny sposób zapuszczony, nie? I to wszystko się dzieje. Więc to jeszcze inaczej cię ugryzę. Skoro to było dla ciebie jakby naturalne, tak zrozumiałem, że to ty no o tej rzece napiszesz, to w takim razie jak twoje jakieś osobiste związki z tą rzeką i wszystko to, co tam sobie nad nią przeżywałeś, ale mówię tutaj o tych kwestiach, nie wiem, o ornitologicznych, takich bardziej naukowych, ale o tych emocjonalnych również, po prostu zwyczajnie, czy nawet w fotograficznym wymiarze, bo to też pewnie jakieś tam znaczenie dla ciebie miało. Jak to wszystko wpłynęło na sposób, w jaki tą rzekę opisałeś? Czy w jaki sposób to wpłynęło na samą koncepcję i na pomysł na książkę? Bo tak jak powiedziałeś, usiadłeś, napisałeś konspekt, więc czy to się rodziło na takiej zasadzie, że właśnie gdzieś z tych osobistych twoich związków i historii poplątanej z rzeką urodził się plan na książkę? No po części tak. No, ja jak piszę, to lubię opisywać to, co ja doświadczyłem najbardziej, to, co ja przeżyłem. I nawet takie chwile, ja właśnie lubię takie chwile samotności w terenie, nad rzeką czy w innych miejscach.
takiej nostalgii, samotnego biwakowania, takie momenty, że w zasadzie niewiele się dzieje, albo nic się nie dzieje, znaczy pozornie nic, no bo jednak cały czas coś się dzieje. No takie momenty, taki czas spokojny, że nie wiem, czapla krzyknie, jest ciemno, w ciemności właśnie ten krzyk czapli, jakiś tam plusk wody, świt, mgła, biegające piskliwce, przelatujący zimorodek. I to są właśnie takie chwile i takie przeżycia, które później ja przenoszę, staram się przenieść na karty książki. I te takie moje przeżycia, te chwile, jakieś tam refleksje, staram się przeplatać z różnymi danymi, z informacjami takimi naukowymi. No właśnie, no i te moje chwile nad rzeką, no były kluczowe, bo tak naprawdę gdybym ja nie spędzał nad tą rzeką czasu, gdybym ja nie miał tych chwil, tych moich biwaków, tych moich noclegów, spania w samochodzie, w namiocie, tych wieczorów, tych świtów, to ja bym tej książki nie napisał. Bo ja dopiero piszę wtedy, kiedy ja mam jakieś doświadczenie na dany temat, związany z danym krajobrazem. Więc te moje chwile, te refleksje, te przeżycia były kluczowe dla tej książki. Wspomniałeś o tym, że pozornie nic się nie dzieje nad rzeką i takie momenty lubisz i one sprzyjają takiej dość refleksyjnej obecności wtedy w danym miejscu i pozwalają nam też, no mam wrażenie, nie chcę tutaj, wiesz, przesadzić z jakąś duchowością, ale pozwalają nam zupełnie inaczej być w tym, co nas otacza. W ten sposób można doznać jakby takiego innego jeszcze spotkania z taką materią, jaką jest rzeka i z całą tą energią, którą ona generuje. To żeby zejść na ziemię, to powiedz, co oznacza nazwa Bugi, skąd się wzięła? No właśnie, szukałem informacji na ten temat. Dosyć skąpe są te informacje, ale dotarłem do takiej informacji, że Bug pochodzi od słowa bog albo bogen, coś takiego, co oznaczało w języku chyba gotyckim, ale to też nie jestem pewien, to do sprawdzenia, łuk, wygięcie, czyli określenie na coś, coś po prostu się wygina, czyli w tym przypadku no, meandruje, bo mówimy o rzece. No i ta nazwa pewnie została przejęta przez kolejne ludy, które chodziły na tę ziemię. No i dotrwała do dziś, ale czy faktycznie tak jest, no to nie wiem i jakby ta informacja, do której dotarłem, też nie jest stuprocentowo pewna, że tak faktycznie było. No ale tak mogło być. Jak wpadłeś na to, żeby rozpocząć książkę opisem przebiegu rzeki? Bo wydaje mi się, że to jest bardzo fajny patent, bo wiesz, no nawet komuś takiemu jak ja, gdzie ja tylko wycinkowo miałem okazję poznać Bug, daje mi takie fajne punkty odniesienia, no bo, że tak powiem, wpływamy razem z rzeką na teren Polski, czy na ten teren graniczny, powiedzmy. Zupełnie inaczej, czy inaczej czytam fragment książki, który dotyczy odcinka rzeki, który miałem okazję poznać, nie? To jest niesamowite, bo zupełnie inaczej się od razu z tym utożsamiam. Odkręcają mi się jakieś tam filmy w głowie, wspomnienia, na tej zasadzie bardziej mówię filmy, z przeżycia, których tam mogłem doznać. Może ja ze wstydem powiem, że tych miejsc nie ma wiele. Najlepiej znam odcinek na wysokości Lasów Sobiborskich, bo tam miałem przyjemność wielokrotnie gościć. Kilka razy też wypuściłem się troszeczkę niżej, jeszcze na południe, ale tego nie było naprawdę jakoś dużo, tych wypraw. Natomiast potem tutaj chyba bliżej ciebie, no to gdzieś w okolicach Brańszczyka jeszcze miałem jakiś epizod. Ale tam są już bardzo fajne łąki, rozległe. Tak, i tam właśnie pamiętam łąki i kręcącą rzekę i sporo tam było rozmaitych skarb i takich właśnie brzegów, tak, które się obsypały. Natomiast no faktycznie ten odcinek, umownie mówiąc, Sobiborski, dla mnie rewelacja. Zresztą wiesz co, bardzo fajne jest też to, że powiedzmy ta rzeka jest troszeczkę bardziej jeszcze niedostępna niż ona sama z natury jest i sama się broni, no bo jest to teren dodatkowo mocno pilnowany przez Straż Graniczną z racji no, nie tylko granicy kraju, ale i całej Unii. W związku z tym no poznałem kilku sympatycznych strażników. To, że trzeba się meldować, że chociażby ktoś, kto chce spłynąć, to też powinien się zameldować, że te wszystkie regulacje tam, że płyniemy bliżej lewego brzegu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko powoduje, że jeszcze pojawia się jakaś taka fajna otoczka, no właśnie większej niedostępności. Może czasami jak już się tam znajdziesz, to sobie myślisz, że to takie miejsce, gdzie faktycznie no, trzeba sobie nawet zadać trochę trudu. Jeżeli chcesz to zrobić w taki, no powiedzmy, legalny, cywilizowany sposób, żeby się za chwilę nie tłumaczyć i nie być legitymowanym co chwilę. Więc bardzo, bardzo mnie ten kawałek granicy z rzeką urzekł. No i nie ukrywam, że chętnie tam wracam, także mam jeszcze taki zamiar, żeby właśnie popływać jeszcze trochę jakimś kajaczkiem i z tej perspektywy sobie tą rzekę jeszcze lepiej rozpoznać i obserwować. Więc to widzisz, znowu cię zagaduję, ale skąd ten pomysł, żeby opisać przebieg rzeki? Chciałem zrobić przedstawienie postaci
Chciałem, zanim dalej będę pisał o poszczególnych fragmentach Doliny Bugu, o poszczególnych tam sprawach związanych z rzeką, to chciałem każdemu uczciwie od źródeł do ujścia przedstawić postać, którą opisuję, czyli Bóg. Żeby każdy wiedział, nawet sobie sprawdził na mapie, na zdjęciach satelitarnych, jak ta rzeka sobie płynie, żeby po prostu każdy wiedział, o czym mowa. No takie przedstawienie postaci, powiedzmy, że taki wstęp. No ale jednocześnie, no nie był to tylko suchy opis, że ruszamy stąd i płyniemy tu, tu, tu i tu skręcamy, prawda, albo tam bardziej zawijamy, tylko no, wspominałeś tam od razu na starcie o pewnych charakterystycznych miejscach na przykład, nie, które na danym odcinku się znajdują. Więc to też był taki, no nie do końca prosty i suchy opis, tylko taki bogatszy, który jakby potem też znajduje swoje szersze odbicie w poszczególnych rozdziałach książki. No tak, no nie byłbym sobą, gdybym nie opisywał jakichś swoich tam przeżyć związanych właśnie z poszczególnymi odcinkami, opisując ten przebieg. No i oczywiście jakieś tam wtręty historyczne, przyrodnicze. Tak, no to nie jest oczywiście suchy opis, tylko to jest tak z nurtem rzeki płynie się przez poszczególne fragmenty, poszczególne miejsca, krajobrazy, wioski. No właśnie, i czy to sprawiło ci jakąś trudność? No bo rozumiem, że miałeś w głowie, czy tam powiedzmy w jakichś notatkach też dużo różnych spisanych powiedzmy swoich jakichś tam tematów. I teraz kwestia poukładania tego, nie? Myślę, że tutaj mogła to być niezła sztuka, tym bardziej, że nie chodzi mi tylko, wiesz, poubieranie tego w ponumerowane, w cudzysłowie, rozdziały, tylko ta umiejętność, myślę, którą masz i która fajnie wychodzi, czyli przeplatania tych wszystkich aspektów przyrodniczych, historycznych, no tych wszystkich kwestii nawet takich bardziej społecznych i kulturowych, no bo tego też w książce nie brakuje i o tym też nie możemy nie wspomnieć, że to się jakoś tak w miarę naturalnie ci ładnie splata, nie? A to pewnie nie było takie proste, więc tutaj jak już cię cisnę o warsztat jakby o tę stronę, to jeszcze tutaj byś coś powiedział. Mi w ogóle pisanie sprawia kłopot. Dla mnie to jest bardzo trudne. Ja długo piszę i strasznie się z tym męczę. I zmieniam, i skreślam. I no to jest mordęga. Piotr Brysacz ciśnie w międzyczasie? Nie, właśnie nie, na szczęście nie. Myślałem, że jeszcze masz presję ze strony wydawnictwa. Nie, na szczęście na przykład, nie mam żadnej presji. Deadline, nie? I cisnął. Nie, na szczęście nie mam. I mi to w ogóle sprawia trudność, a jeszcze żeby tak to się przeplatało wszystko, te sprawy przyrodnicze, sprawy historyczne, kulturowe, społeczne, krajobrazowe, no to jest trudne. No. Mam z tym duży kłopot, walczę z tym, męczę się, no ale jakoś tam w miarę raz lepiej, raz gorzej, no, ale do przodu. Chyba w miarę, tak, chyba w miarę. Czyta się to bardzo przyjemnie. Czy w ogóle siadając do pisania tej książki też... I to się wiąże właśnie z tym, że ona jest taka wielotematyczna, wieloaspektowa, że się tutaj splatają te historie, które wymieniliśmy. Czy miałeś taką trochę świadomość, że jesteś też trochę takim kronikarzem w tej sytuacji i po części opisujesz świat, myślę, że to się działo również w Ptakach za Miedzą, że po części opisujesz świat, który jednak odchodzi, który, no nie twierdzę, że ta rzeka zostanie, wiesz, wyprostowana i wybetonowana lada chwila, natomiast no ona tam ma też swoje problemy i troski, natomiast no właśnie, czy ty pisząc książkę miałeś świadomość tego, że to będzie być może taka właśnie, nawet w pozytywnym oczywiście, nie chcę tu dramatyzować, ale jednak kronika, nie? Że jesteś tym kronikarzem, który też dokumentuje swoje doświadczenia, ale też wiedzę, którą przy okazji zebrałeś, nie? Że przelewasz to na papier i to już zostanie, nie? I zawsze będzie można sobie zajrzeć, jak ten gość, to tam się zaczęła trzecia dekada XXI wieku, jak on o tej książce pisał jeszcze, nie? No tak, to jest taka stopklatka tutaj naszego czasu obecnego. I to jest o tyle istotne, że rzeka, taka rzeka jak Bóg w ogóle jest zmienna. Ona, wiesz, ona się sama zmienia swój przebieg, ale też zmienia krajobraz wokół siebie. Więc to, co ja opisałem, te miejsca, te fragmenty krajobrazu, no to one być może już są nawet nieaktualne i nie będą aktualne za jakiś czas. No bo rzeka zmienia otoczenie. Więc nawet są takie miejsca, takie odsypiska, gdzie kiedyś fotografowałem ptaki i te miejsca już zarosły. Już teraz w innych miejscach te ptaki się zatrzymują na przelotach, ptaki siewkowe. No ale opisałem to w książce jako takie no, swoje jedno z ulubionych miejsc. No ale to już jest nieaktualne. Już tam zarosło. I teraz gdzie indziej się ptaki gromadzą.
To przemijanie, bo tutaj o tych zmianach, których mówisz, samej rzeki, to, że ona się wije i raz się przesunie, raz sobie tam utworzy trochę inne koryto w innym miejscu, w sensie, albo że coś jest w Polsce, a za chwilę już jest po stronie ukraińskiej czy białoruskiej i że to wszystko jest takie w miarę elastyczne, to jakoś tak łatwiej nam, no bo to wszyscy też widzimy w jakimś stopniu, no każdy, może każdy, kto ma oczy otwarte i jest jakimś miłośnikiem przyrody, powiedzmy, chodzi sobie gdzieś, obserwuje, że coś zarasta, tym bardziej, że wiesz, przyroda sobie szybko radzi, nie? I na wszystkie tego typu zmiany, gdzie ona ma tam jakąś chwilę czasu i możliwość, no to działa błyskawicznie, ale zobacz też te wątki, to takie najbardziej społeczne chyba, po tym to widać, czy kulturowe, że tutaj widać takie przemijanie, no i tutaj też odegrałeś rolę właśnie takiego kronikarza, który, no czy to jeszcze pisał, nie wiem, pisałeś o krowach, które jeszcze przed chwilą pływały, a już nie pływają, albo o tym, że jeszcze gospodarze przed chwilą robili tak, a dzisiaj już w zasadzie takich gospodarzy nie ma, albo że już są ostatni na przykład i wiesz, i to się wszystko zmienia w takim błyskawicznym tempie, więc chyba tutaj też jest, przynajmniej z poziomu czytelnika, no ja to też tak odbierałem, że to jest właśnie, ta stopklatka jest super fajna i super ważna. Ty zatrzymałeś jednak trochę czas i być może, wiesz, jeszcze jedno pokolenie i pyk, i tylko no, z książki. Tak. Się zmienia, wiesz, bo to się zmienia, bo rolnictwo się zmienia. Tak naprawdę to wynika ze zmian w rolnictwie. Bo mówimy o rzece, ale ona nie płynie przez kosmos, tylko płynie przez krajobraz w większości rolniczy. Te łąki i pastwiska to są użytki zielone, to są tereny rolnicze. Te wioski też zmieniają swój charakter. To są wsie, gdzie są albo byli gospodarze. Więc ten krajobraz się zmienia, bo zmienia się rolnictwo w Polsce. Tam, gdzie były łąki, coraz częściej możemy zobaczyć pola kukurydzy. Tam, gdzie były wsie, gdzie dalej są wsie, ale gdzie byli gospodarze, to zamiast gospodarstw możemy zobaczyć nowe budownictwo. Bo mieszkają tam już ludzie, którzy nie gospodarzą, tylko mieszkają, a pracują sobie gdzieś indziej. Więc te zmiany w krajobrazie to w dużej mierze wynikają właśnie ze zmian w rolnictwie. No i do tego oczywiście sama rzeka, która też swoje zmiany do tego jeszcze wprowadza. Jak pisałeś o tym kontekście, powiedzmy, takich relacji społecznych, ludzie rzeka, no bo tego też nie możemy jakoś, nie wiem, nie połączyć albo próbować rozdzielać, to zawsze tak było, jest i pewnie w jakimś stopniu przynajmniej nadal będzie, to czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie jest nastawienie, podejście tych lokalnych społeczności? Mówię w liczbie nogiej, no bo to może być gdzieś tam niżej na rzece, może być wyżej na innym odcinku. Czy to podejście się da jakoś określić, że na przykład, nie wiem, starsi mieszkańcy wsi nadrzecznych to podchodzą z jakimś może i mają inne podejście, czy nie wiem, darzą większym szacunkiem rzekę, czy ci bardziej już zmodernizowani rolnicy na przykład podchodzą do tego inaczej? Czy tu się dało wyłapać w ogóle jakieś, nie wiem, takie trendy w takiej relacji człowiek-rzeka? Jak ja rozmawiałem z ludźmi i rozmawiam gdzieś tam w terenie, jak spotykam, to temat rzeki oczywiście się pojawia, tym, że to jest tak jakby ta rzeka, ona po prostu jest i nie określają dla niej cech negatywnych jednoznacznie czy jednoznacznie pozytywnych, tylko opisują jakby stan taki rzeczywisty i po prostu często nie opisują, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Na przykład jeden gospodarz mi opowiadał, jak bóbr pogryzł jego psa, bo ten pies tam zaczął przy tym bobrze coś węszyć, no i ten bóbr capnął go zębiskami i jakoś nie pomstował na tego bobra. Po prostu jest rzeka, jest bóbr. No czasem się zdarza tak, może, że ten bóbr capnie psa. Ludzie żyjący nad rzeką, wydaje mi się, są tak przyzwyczajeni do tej rzeki, że ona jest dla nich czymś naturalnym. Oczywiście to się, myślę, trochę zmieniło w ostatnich latach. Kiedyś ci ludzie może byli bardziej związani z rzeką niż są obecnie, no bo też żyli z tej rzeki. Byli rybacy na Bugu. Teraz nie ma już rybaków, tylko są wędkarze. Kiedyś też znacznie powszechniejszy był nad Bugiem wypas krów. Teraz wiele tych pastwisk nadbrzeżnych, tych tak zwanych wygonów, zarosło. Zostały tylko nieliczne te pastwiska. Więc no, w przeszłości ci ludzie byli bardziej związani z rzeką. Prano nad rzekami, przecież chodzono nad rzeki prać. Użytkowano rzekę jako taką arterię, drogę. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda. No, ci ludzie dalej żyją nad tą rzeką, dalej mają z nią takie jakieś związki, ale już nie są tak ścisłe jak kiedyś. A czy dla nich to jest nasza rzeka? Czy na przykład jeżeli działoby się, nie wiem, coś złego i katastrofalnego może nawet, bo tutaj przychodzi mi do głowy Odra, to nie byłoby chyba tylko tak, że nie wiem, straciliśmy na tym biznesowo, bo nie wiem, bo trzeba zamknąć jakieś tam jedno miejsce czy drugie i nie będzie z tego pieniędzy, bo rzeka jest zasyfiona. Mhm.
tylko pewnie bardziej, no przynajmniej ja tak myślę o Bugu i o w ogóle o tej stronie, o tym naszym wschodzie, że gdzieś tam te więzi są mimo wszystko no bardziej takie ścisłe i chyba jednak ludzie tam są cały czas bliżej takich właśnie naturalnych więzi. W tym przypadku też z przyrodą, nie? Co, tak, są, cały czas są te więzi bliskie z rzeką, aczkolwiek no, też wiele ludzi traktuje rzekę jako swego rodzaju zasób. Taka historia. Kilka lat temu była taka przyducha, masowo ryby zdychały, ale były te, nad Bugiem były takie enklawy, ujścia kilku niewielkich rzek do Bugu, gdzie te ryby miały schronienie, takie miejsca, gdzie uciekły przed tą przyduchą i tam się gromadziły. Ogromne gromady ryb po prostu kotłowały się w ujściach kilku małych rzek do Bugu. No i cóż, żal nie wykorzystać. Wielu miejscowych ruszyło na te ujścia rzek, no i po prostu te ryby stamtąd pozyskiwali. Także to, widzisz, to jest ciężko ten uchwycić ten balans. Nie? Z jednej strony tutaj żyjemy nad rzeką, mamy z nią bliskie więzi, moi dziadkowie tu żyli, ojcowie, ja tu żyję. No ale jak jest okazja, no to można tą rzekę wykorzystać ponad to, niż powinniśmy tak naprawdę. Także to jest bardzo trudne do uchwycenia, naprawdę. Pytanie pomocnicze w takim razie, bo jeszcze od tego nie, przez chwilkę nie uciekniemy. Czy są na przykład jakieś specjalne wydarzenia kulturowe, społeczne, przyrodnicze związane z tą rzeką? Skupiają ludzi, wiesz, przyciągają ich i... No na przykład 500 kajaków, czyli coroczny spływ kajakowy, taki masowy spływ latem, który odbywa się... Chyba z Drohiczyna. Opisałeś o tym? Nie pisałeś o tym chyba? Nie, o tym nie pisałem. Nie, tak właśnie nie kojarzę. 500 kajaków, czy tam faktycznie jest 500 kajaków, to nie wiem, czy jest 500. Ale dobrze brzmi, no. Dobrze brzmi, tak, ale czy tam jest 500, czy 600, czy 458, to nie wiem. No ale to jest jedno z takich większych wydarzeń masowych nad Bugiem. No i jeszcze pewnie można było znaleźć kilka innych. Ten Bóg jest wtedy takim wspólnym mianownikiem, że gromadzi tych ludzi. A czy w tych relacjach, które gdzieś tam miałeś okazję nawiązać i pogadać sobie na przykład właśnie z ludźmi, którzy tam jeszcze ciągle gospodarzą, to sam wątek przyrodniczy, on się pojawia często, czy jest jakimś nawet dominującym tematem? Jeżeli widzą gościa na przykład z lornetką i aparatem, to ci tam mówią, że o panie, co tu się lęgnie w szuwarze, a co kiedyś było? Czy może mają jakieś inne problemy, troski i na przykład ta przyroda wcale nie jest taka najważniejsza i oczywista jak dla nas? Ta przyroda jest często obecna w tych rozmowach. Często właśnie jest, że kiedyś to było tego i tego dużo, albo tego i tego mało, a teraz to jest inaczej. Oczywiście bobry, stały element, to są bobry. Łosie, jelenie też się pojawiają w tych rozmowach. Tak. Ale to trochę rozumiem, że w kontekście czasami tak zwanej szkody. Tak, to tak zwanej szkody, no zwłaszcza bobry. No niestety, tutaj też rolnicy pomstują na te bobry, ale zauważyłem, że im bliżej rzeki, tym mniejsze pomstowanie na bobry, a im dalej od rzeki, tym większe. A z czego to może wynikać? Otóż bobry teraz, na tyle ich populacja poszła do góry, że zajmują nawet takie drobne cieki, nawet jakieś rowy na łąkach czy śródpolne w oddaleniu od rzeki. I jak taki bóbr zrobi tamę na takim rowie, daleko od rzeki, i no to zalewa wtedy użytki rolne, zalewa łąki, zalewa pola i wtedy jest problemem. Ale blisko rzeki to te bobry, one mieszkają w norach nadrzecznych. Te skarpy nadburzańskie często są dosyć wysokie. Ta rzeka jest dosyć wcięta w krajobraz. Te bobry mieszkające nad samą rzeką już nie są źródłem takich konfliktów, jak te, które mieszkają dalej od rzeki. W krajobrazie takim bardziej płaskim, gdzie po prostu muszą sobie te tamy robić na tych kanałach. Więc to jest taka różnica. A to w drugą stronę też działa, że na przykład jest gospodarz, który potrafi docenić i zrozumieć cały ten proces złożony, że to taki skrót myślowy oczywiście, ale że będą bobry, to będzie woda w okolicy? Jeśli wierzy, jeżeli to oczywiście no, nie będzie przegięciem ani w jedną, ani w drugą stronę, bo no, bądźmy też rozsądni. Wiadomo, że one potrafią zrobić naprawdę tam niezłe spustoszenie, bo wystarczy, że o tym też rozmawiałem tutaj z gośćmi, którzy użytkują stawy hodowlane. I tam było już blisko takich sytuacji, gdzie praktycznie przekopana prawie, że
grobla i woda spuszczona na wieś, nie, ze stawu, więc no to takie już, gdzie tam mocno się spocili ze strachu i musieli interweniować, więc różnie to bywa, ale czy na przykład już przebija się też takie myślenie, że cholera, te susze w ostatnich latach i tak dalej, że może te bobry gdzieś tam jakby im lokalnie faktycznie trochę pozwolić, no to ta retencja będzie funkcjonować może fajnie. No niestety ja się nie spotkałem z taką refleksją. Czy jeszcze trochę? Jeszcze trochę. No raczej chcą mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli żeby nie było bobrów, a jednocześnie żeby był grunt dobrze nawodniony. W ten sposób. Okay. Niestety. Ale tak jeszcze wracając do tej refleksji mieszkańców nadburzańskich na temat rzeki, to też spotykałem się z takimi opiniami, takim może wręcz smutkiem, na temat chemizacji rzeki, że jednak ludziom zależy na tym, żeby ta woda była czysta. O, to jest taki temat, o którym z troską się ludzie wyrażają. Czystość wody, żeby było czysta. Żeby krowa pijąc tą wodę się nie zatruła. Żeby można było latem wejść do rzeki. Żeby ryby się nie truły, no bo czasem rybka jakoś się złowi. Żeby ta woda była czysta. Żeby nie lano ścieków, żeby różnych zanieczyszczeń nie wprowadzano do rzeki. Tak, no to na tym ludziom zależy. Przypomniałeś mi w sumie o tym, jak doszło do katastrofy odrzańskiej, tak sobie to nazwę, to powiem ci, że miałem takie przemyślenia, czy na przykład ludzie, którzy mieszkają nad innymi rzekami w Polsce, mieli w tym czasie też właśnie jakąś refleksję na zasadzie, że tam się tak wydarzyło, jak się wydarzyło i wiemy, jakie były tego skutki, jakie są w zasadzie tego skutki, bo to one są i jeszcze pewnie długo będą. I czy wtedy mieli na przykład takie, wiesz, myślenie na zasadzie, kurde, no my tu też mamy tą rzekę i ona jest tu od zawsze z nami, w pewnym sensie głębszym, albo my nad nią i na przykład no byłoby głupio i źle, gdyby naszej rzece tak się stało, nie? Albo że na przykład dobrze, żeby się zatroszczyć o to, żeby, wiesz, pewnie tak bezpośrednio o to nie miałeś okazji też pytać, ale myślę, że coś ty musi być, że to mogło chyba też ale jako... Mówili mi o tym, wiesz, tak, że jak była ta katastrofa, to o kurczę, żeby tylko u nas takiego czegoś nie było. A widzisz. Tak no, dobra. Żeby chociaż u nas nie było. No to nie, to super, to tak, to jest krzepiące w sumie, że... Właśnie ta czystość wody i to jest... No, może te ptaki, te bobry, no to z tym jest różnie, nie? Ale ta czystość wody, żeby nie było jakiejś katastrofy, żeby nie było masowego śnięcia ryb. O tych przyduchach to tam chyba cały rozdział jest, albo przynajmniej jakiś obszerny fragment rozdziału, bo tam kilka ich przytoczyłeś, nawet tych takich bardziej spektakularnych, powiedziałbym, historycznie, że takie rzeczy się dzieją niestety. Ale widzisz, z jednej strony nie chcemy, żeby była przyducha, ale z drugiej strony jak ryby uciekają w te mniejsze rzeki, no to można tam sobie... Można, tak. Skorzystać. Widłami... Bo podobno niektórzy widłami te tak? Ale co, po prostu wyrzucali na brzeg, tak? Tak, bo to jakieś wielkie ilości siaty, widły. No wiesz, jak bielik, oportunista, jest okazja, wiesz, tak. ciągniemy. No, oczywiście, jest okazja, trzeba brać. A jak wygląda sprawa turystyki? Bo ja mam na to takie spojrzenie bardzo wycinkowe, właśnie zwłaszcza z tego, nazwijmy to dalej, sobiborskiego odcinka. No ja w ogóle uwielbiam Polesie i lasy sobiborskie, bo one ciągle nie są jeszcze zadeptane i w ogóle uważam, że ten rejon jest po prostu pod tym względem rewelacyjny i bardzo wyjątkowy. Rzeczywiście wiesz, że ja nie jeżdżę tam wakacje, no to też warto zaznaczyć. Nie wiem, jak tam jest w lipcu na przykład, ale myślę, że też nie da się tego porównać z niektórymi, wiesz, nie wiem, ze Słowińskim czy no tam z Tatrami w pewnym okresie to w ogóle niczego chyba się nie da porównać, więc tam jest zupełnie spokojnie, wiesz, bardzo dużo turystów, jeżeli są, to są ludzie tacy mocno świadomi, gdzie przyjeżdżają i po co przyjeżdżają i samo to wędrowanie na przykład po Kładkach Poleskim, czy poruszanie się właśnie gdzieś tam po sobiborskich lasach, czy nad samą rzeką, no to tych ludzi po prostu nigdy tam w zasadzie nie spotykam, a jak spotykam, to właśnie takich, którzy są, no nie są przypadkowi, w zasadzie oni doskonale wiedzą, po co tam jadą. I pytanie o turystykę, bo no chociażby miejsce, do którego ja jeżdżę, ludzie przypadkowi nie przyjeżdżają. Mówię tutaj o pewnym siedlisku we wsi Sobibór, gdzie jak rozmawiamy z właścicielką i gospodynią zarazem, to no wiesz, cały czas jesteśmy na takim etapie, gdzie ludzie jeszcze potrafią przyjechać i zapytać, a gdzie jest telewizor, nie? A tam nie padają takie pytania. Tam w zasadzie, wiesz, wychodzisz sobie z tyłu tego siedliska, przemierzasz łąkę i w zasadzie za chwilę, za tam kilkanaście minut jesteś już nad rzeką na granicy, więc faktycznie jest blisko. Z drugiej strony wchodzisz do lasów i te lasy sobiborskie też i przyrodniczo i historycznie wiemy, że one tam bardzo, bardzo mocna pozycja. Więc opowiada o tym, że jest teraz miejsce i zapotrzebowanie i czas na taką turystykę dla ludzi świadomych, którzy chcą przyjechać w to nic. Bo to tak mówiąc na skróty, trochę jest takie jechanie w to nic. Tam sobie można wziąć rowerek od niej, wiesz, pojechać sobie właśnie nad rzekę albo pojechać sobie gdzieś tam przez las z dróżką. Cisza,
spokój, nawet takie trochę nierealne wrażenie bycia właśnie gdzieś w takim miejscu, gdzie trochę ta cywilizacja no, tych swoich macek tam nie ma, nie sięgają, nie? I czy w tym widzisz jakiś potencjał, albo że na przestrzeni na przykład ostatnich lat może coś mocno się ruszyło, może to się zaczyna rozwijać, bo tej turystyki masowej po prostu no, w wielu miejscach tam jeszcze nie widać. Tak, to prawda, nie widać nad Bugiem w wielu miejscach tej masowej turystyki. Są takie miejsca nad Bugiem, gdzie nawet wędkarzy nie spotykam, co mnie cieszy, bo mam wtedy spokój, cisza, spokój, czyli ta samotnia, o której rozmawialiśmy. Ta turystyka nad Bugiem występuje wyspowo, znaczy są miejsca, gdzie jest więcej turystów, jakieś tam odcinki, tam powiedzmy okolice Drohiczyna, Mielnika, na przykład Broku. I też ta turystyka, wydaje mi się, zwiększa się w kierunku ujścia, czyli im bliżej zachodu, im bliżej Warszawy, tym większy zgiełk. I te odcinki ujściowe, piękne krajobrazowo, Kuligów, Popowo, no to wspaniałe tam są krajobrazowo miejsca, ale strasznie tam dużo ludzi. Ojej, ile tam jest turystów. I wędkarzy, i turystów. Czasem jest ogromny tam zgiełk. Dlatego ja wolę te bardziej wschodnie odcinki, gdzie ta turystyka jest mniejsza, albo wcale jej nie ma, albo występuje tylko właśnie wyspowo, ogranicza się do jakichś lokalnych ośrodków. Ale właśnie jak ktoś szuka takich samotni, wyciszenia, no to te odcinki Bugu bardziej wschodnie, no to jak najbardziej polecam. I jeżeli ktoś nie był, a chciałby jechać, wiesz, tu potencjalnie nawet nasi słuchacze, słuchaczki zachęceni rozmową, a potem już załatwieni książką, wymyślą, żeby jechać, to wiesz, no nie oczekuję, żebyś zdradzał jakieś konkretne miejscówki, może nawet te swoje ulubione, ale tak jak mówisz, że raczej byś ich wysłał na południe, żeby mogli zobaczyć ten, no tutaj też nie chcę jakoś tak powiedzieć, że nie wiem, prawdziwy, dziki, naturalny, może właśnie bardziej bym poszukał tych przymiotników niezadeptany, taki w sensie, wiesz, bardziej dziewiczy w tym znaczeniu, że jeszcze go nie dopadliśmy i nie przerobiliśmy trochę też pod kątem właśnie takiej turystyki masowej. To co? To im niżej, tym lepiej, nie? No tak, im bardziej na wschód, wydaje mi się, tym lepiej. Ale wiesz co, no właśnie, zależy kto czego szuka. No jeżeli ktoś szuka takiego wyciszenia, no to tak. To trzeba iść w górę rzeki, czyli na wschód, to może znaleźć takie spokojne. A jakby klawy. Ktoś chciał mieć trochę rzeki, ale też trochę innych atrakcji, no to rozumiem, że wtedy już może sobie poszukać, tak jak powiedziałeś, tutaj dalej w stronę ujścia. No tak. Tak to pewnie będzie działać. W pewnym uproszczeniu oczywiście, bo zapewne wiesz, i w jednym i w drugim miejscu, tak, można znaleźć coś, co będzie działało też, tak. Też na odwrót. Ale myślisz, że generalnie jest taka tendencja, że ta turystyka na przykład no, będzie się rozwijać coraz szybciej i może to jest kwestia też tego, że na przykład jeszcze w tej chwili na wschód jest trochę mniej tych dróg ekspresowych, chociaż już teraz jest połączenie Warszawa-Lublin na przykład, nie? Więc to też się chyba zmieniło w ostatnich latach. I czy to też może mieć znaczenie, że to jednak trochę wszystko przyspieszy i ta turystyka tam trochę bardziej będzie deptać? Pewnie tak, aczkolwiek wydaje mi się, że jest pewna bariera, jeżeli chodzi o turystykę, że nie przekroczy pewnej masy krytycznej, bo nie ma bazy turystycznej w wielu miejscach. To są, wiesz, to są małe wioseczki, a nawet w ogóle często nie ma wioseczek, tylko ciągną się pola, lasy, zadrzewienia, łąki i ktoś tam pojedzie, ale nie będzie tam 2 dni, 3 dni, 4 tydzień, no bo nie ma gdzie być tak naprawdę. Więc ta turystyka ogranicza się do gospodarstw agroturystycznych, nielicznych, nie ma dużo wcale gospodarstw agroturystycznych nad Bugiem i do takich ośrodków większych typu właśnie Brok, Drohiczyn, Mielnik. Także między tymi miejscami jest duża przestrzeń na taką turystykę właśnie indywidualną albo w małych grupach. Takie łazikowanie, gdzieś tam chodzenie, oczywiście spływy kajakowe też, ale też ich nie ma jakoś szczególnie dużo nad Bugiem. Od czasu do czasu widzę kajakarzy, no im bliżej Warszawy, tym tych kajakarzy jest więcej. Także no, można znaleźć naprawdę miejsca, gdzie jest ta baza turystyczna rozwinięta, ale też miejsca, gdzie możesz sobie biwakować. Czyli świadomy turysta, który wie, czego szuka i potrzebuje, nie będzie miał problemu z tym, żeby sobie coś dopasować, że tak powiem. Oczywiście. Jak taki właśnie świadomy turysta wejdzie sobie na mapy satelitarne, na zdjęcia satelitarne i sobie znajdzie dobre miejsca, takie dzikie. Mówiliśmy o tych przeplatankach historyczno, przyrodniczo, społeczno-kulturowych. Będziemy się tego trzymać może w ten sposób. Bardzo fajny był fragment książki, w których piszesz o starych bunkrach. One też jakby namacalnie pokazały, że pewnych rzeczy tutaj nie rozdzielimy, właśnie tych różnych kontekstów. Z jednej strony mamy jakąś taką architekturę powojenną, nazwijmy to, która przez
te lata stała się doskonałym na przykład miejscem do życia dla zwierząt. No najczęściej były i są to, były opisywane w sensie i są to nietoperze. I to mi też tak uświadomiło, że z jednej strony jakiś tam kawał betonu, powiedzmy w ten sposób, który może dla niektórych też byłby, no nie wiem, w tym krajobrazie czymś takim, co nie za bardzo, to okazuje się, że no nie ma próżni, nie? Że tu po prostu wszystko się jest w stanie ze sobą spleść, dogadać w cudzysłowie i świetnie to funkcjonuje. Mówiłeś o tym, że piszesz o swoich przeżyciach i doświadczeniach. Czy to wymagało też trochę zgłębienia, jakiegoś tak zwanego researchu, że tam musiałeś się przejść po tych gospodarzach, na przykład pogadać sobie, nie wiem, czy tam nie była opisana pani, która sobie zrobiła chyba w takim bunkrze. Pani, albo... tak. Tak, tak, która ona... zrobiła sobie taką jakąś tam, zagospodarowała sobie taką lodóweczkę, ziemianeczkę. Tak, trzymała tam sobie ziemniaki. Wiesz co, ten rozdział schrony to w ogóle jest pierwszy rozdział, jaki napisałem, bo ja nie piszę chronologicznie, tylko piszę jak sobie chcę. A potem masz układankę, tak. Tak, później sobie układam. I to w ogóle był pierwszy rozdział, jaki zacząłem pisać, schrony. No i chciałbym opisać właśnie te schrony pod kątem nietoperzy, więc... zgłosiłem się do osób, które liczą nietoperze, prowadzą tam monitoring coroczny w tych schronach, bo to jest obszar Natura 2000, te schrony, który został utworzony właśnie dla nietoperzy. To się chyba nazywa, a już nie pamiętam, jakiś tam rejon umocniony. No i wziąłem udział w tym liczeniu nietoperzy, no bo chciałem właśnie doświadczyć tego. Chciałem po prostu być w tym, żeby coś opisać, chciałem po prostu wziąć w tym udział. No i chodziliśmy sobie po tych schronach zimą, niektóre były takie dziurawe, bardziej, niektóre mniej, do niektórych trzeba było po prostu tam się ostro wpychać, bo te otwory miały bardzo wąskie i były trudności, żeby tam wejść, a niektóre to po prostu były dziurawe jak sito, wiatr tam hulał i można było swobodnie wejść i chodzić tam. No i w zasadzie od tego rozdziału zacząłem książkę od tych schronów. Ale to też pokazuje, bo tak na początku faktycznie można było odnieść wrażenie, że pisałeś praktycznie z głowy, ze swoich doświadczeń i wspomnień, ale tutaj jednak musiałeś się ruszyć i trochę pogmerać. No tak, tak. Wiesz, no ja jestem ornitolog, więc z nietoperzami nie miałem wiele do czynienia, więc tutaj musiałem poprosić o pomoc chiropterologów, to raz, a dwa, no samemu nie chciałem chodzić po tych stronach, bo nie mam doświadczenia z nietoperzami, nie chciałem ich płoszyć, robić czegoś, czego nie powinienem, nieświadomie, bo mogłem coś robić nieświadomie, na przykład wejść tam, gdzie nie powinienem. Jasne. Jasne, po prostu nie miałem wiedzy. I tak, no wiesz, nie każdy wie, kto się z tym na co dzień nie styka, że na przykład, no nie wiem, takim nietoperzom hibernującym to nie powinno się na przykład używać lampy błyskowej w takich miejscach, nie? Albo jakieś są tam inne historie, które mogą im robić różnicę i możemy im w ten sposób zaszkodzić, więc też fajnie, że o tym wspominasz. A czy musiałeś na przykład, czy musiałeś, chciałeś, potrzebowałeś w tym sensie też, bo myślę sobie tutaj jeszcze o tym, no że jednak jakieś tam wyzwania napotkałeś podczas pisania książki, że na przykład stwierdziłeś, że skoro chciałbym dotknąć tematu na przykład tego i tego, to jeszcze jednak mam trochę za mało i muszę się ruszyć i sobie, nie wiem, pójść jeszcze do jakiegoś jednego czy drugiego gospodarza, czy do właśnie takiej babci gdzieś tam i sobie taki temat jeszcze przegadać, pociągnąć, czy tego typu rzeczy też. Widzisz, to znowu wracam do warsztatu, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe mieć autora na tapecie i móc go trochę przycisnąć o takie historie, bo to ciekawe. Tego zwykle nie wiemy, nie każdy się tam odkrywa, nie? Tak, jeździłem po wioseczkach i starałem się właśnie szukać takich ludzi związanych z rzeką. I po prostu pytałem, na przykład w sklepie, a kto tutaj robi łodzie, pychówki, a ten i ten. No to tam do niego zajechałem i postanowiłem porozmawiać o rzece. Ale tam się odkrywałeś, że dzień dobry panie gospodarzu, bo ja tutaj książkę piszę o Bugu, to potrzebowałbym z panem trzy słowa zamienić, czy po prostu pytałeś o konkretną rzecz i bez tego kontekstu? Mówiłem, dzień dobry, ja tutaj piszę książkę o Bugu, wie pana, słyszałem, że pan tutaj tak blisko rzeki żyje, że sobie pływa pychówką, że robi pychówki, coś tam wędkuje, czy inne rzeczy robi niedozwolone, czyli kłusuje. Co, może by mi pan coś tam opowiedział o tej rzece? Dobra, spoko, nie ma sprawy. Albo tam na przykład mama mojej koleżanki ze studiów mi opowiadała trochę o rzece, bo mieszkała nad rzeką przez wiele lat, bardzo blisko rzeki, przeżyła niejedną powódź i nawet takie duże powodzie stulecia i też właśnie się umawiałem na rozmowy. Po prostu szukałem takich ludzi i w terenie, i gdzieś tam za pośrednictwem znajomych.
To też swoją drogą ciekawy rozdział i no, niektóre opisy tych powodzi historycznych dość dramatyczne, powiedziałbym, które też nam trochę jakby przypominają może o tym, że taki sielankowy obraz rzeki, wiesz, która fajnie sobie mandruje, jest pokręcona, dzika i jest w ogóle sercem życia dla przyrody, że to jednak jest, wiesz, woda, która też czasami potrafi no, zasiać spustoszenie całkiem tak, niezłe no. I to na ogromnych terenach, nie? Tam, tak. Tam historycznie tych opisów sporo było, nie? Że jednak się działo. Zbierałem właśnie też informacje, to jak gąbka wchłaniałem, wsysałem wszelkie informacje na temat powodzi od tych ludzi, ale też właśnie jakieś historie tragiczne, że ktoś tam się utopił, też zbierałem takie informacje, w jakich okolicznościach, takie no, różne, wszelkie historie i śmieszne, i tragiczne, no i niektóre z tych rzeczy właśnie zawarłem. Kilka takich rozmów odbyłem. A powiedz w takim razie, w pewien sposób tak lekko podsumowując temat pisania książki i napisania książki, czy po tym jak już skończyłeś, zrobiłeś, napisałeś, książka została wydana, ale bardziej dla ciebie, że jakby no, ten pewien proces się zakończył, czy to cię w jakiś sposób, no, nie chcę powiedzieć, że zmieniło, ale czy na przykład twoja więź z rzeką, czujesz, że ona jest jakaś troszkę inna, że ona jest bogatsza, że ty ją lepiej poznałeś, że ty dzięki temu czujesz się trochę bogatszy? Czy masz jakąś taką refleksję, czy coś w tę stronę poszło? Wręcz odwrotnie, że po prostu uświadomiłem sobie, jak wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Mimo, że napisałem książkę o Bogu, to jeszcze o tylu rzeczach nie wiem i cały czas się dowiaduję nowych rzeczy, więc raczej z taką pokorą podchodzę. Cały czas się czegoś dowiaduję. Nie wszystkie karty są odkryte i jeszcze można jeszcze spróbować trochę jakby bliżej i trochę jeszcze pogmerać. A słuchaj, nie dotknęliśmy wcześniej jeszcze jednej z kwestii, jakie dostrzegasz dzisiaj zagrożenia dla rzeki? Których, no czytelnicy pewnie będą mogli coś wywnioskować z książki, ale też słuchacze, słuchaczki może, którzy jeszcze po książkę nie sięgnęli, a skoro już dotykamy rzeki i gdzieś tam usnęliśmy tematu chociażby Odry, jak ty dzisiaj widzisz kwestie zagrożeń? Jakie zagrożenia, jeżeli, chyba, że jest tak błogo i kolorowo, że po prostu luz, ale jeżeli nie, to jakie te zagrożenia dzisiaj dostrzegasz dla Bugu? Na razie jest dobrze, ale wszelkie plany dotyczące ingerencji w rzekę, takie plany regulujące. Na szczęście takich nie ma, ale jeżeli coś takiego by się działo, wszelkie jakieś tam regulacje, ostrogi, prostowanie koryta, no to jest tragedia dla takiej rzeki, dla dzikiej rzeki. Wtedy ona traci swój wigor, traci swój impet, traci zdolność tworzenia siedlisk, traci taką moc erozyjną, moc niszczenia, no bo rzeka jak niszczy, to jednocześnie tworzy. Więc wszelkie takie prace, które jakoś tą rzekę wtłaczają w taki ciasny gorset, starają się utemperować jej siłę, starają się wyprostować jej bieg, no to dla takiej rzeki to jest ogromne zagrożenie. Ale póki co na razie nad Bugiem nie ma takich planów mocno inwazyjnych. Są wały nad Bugiem w kilku miejscach. Nie wszędzie rzeka jest obwałowana, ale tam, gdzie nie jest obwałowana, pojawiają się czasem plany właśnie budowy takich wałów. Też postrzegam zagrożenie, jeżeli te wały są zbyt blisko rzeki, a woda z wezbran nie jest w stanie zasilać starorzeczy, bąk zalewowych, mokradeł, więc te wały powinny, jeżeli już musimy je budować, to im dalej od rzeki, tym lepiej. Tu są główne zagrożenia, takie w skali makro. No i pozwolić rzece żyć też generalnie, nie? Po prostu rozlewać się. Dać jej swobodę. No im więcej swobody damy rzece, tym lepiej. Ja wiem, że dla ludzi, którzy mieszkają nad rzeką, to może być często problem, że im coś zaleje, że taka rzeka jest kapryśna. No ale jeżeli patrzymy pod kątem ochrony przyrody, ochrony tej rzeki dla przyszłych pokoleń, no to im większa swoboda, tym lepiej. Każde ograniczanie swobody dla takiej rzeki jak Bóg jest zagrożeniem. Im bardziej ograniczamy swobodę, tym większe zagrożenie. A od strony, powiedzmy, przemysłowej? Czy ze względu na ten rejon, tę część Polski, powiedzmy, że to zagrożenie jest dużo mniejsze niż na zachodzie, nie? Tak, no tu jest zdecydowanie mniejsze. No tutaj nie jest to jakiś teren super uprzemysłowiony, nie. Więc póki co można spać spokojnie, nie? Tak. No właśnie, tu są raczej tereny rolnicze, łąki, jakieś tam zadrzewienia, lasy, te miasta nad rzeką pojawiają się z rzadka, nie są zbyt duże. Czy to, że rzeka jest rzeką graniczną i graniczy z krajem, który jest objęty wojną? Już miałem okazję raz być, w ogóle... To był taki długi i smutny czas, kiedy nie można było jechać właśnie tam do tego mojego ulubionego Sobiboru, bo najpierw chyba pandemia, potem tam jakiś drugi etap pandemii, potem chyba stan wyjątkowy, który też wyłączył turystykę na jakiś czas. No a potem, jak się zaczęły te historie wojenne i jeszcze ta nieszczęsna rakieta,
która się tam zapodziała i to, w jaki sposób media no, jakby nagłośniały temat, myślę, że to też nie zrobiło dobrze no właśnie tej skromnej, lokalnej turystyce, bo ci, którzy mieli szansę trochę, ja tego nie wymyśliłem, wiesz, ja to przegadałem właśnie z tą gospodynią, do której mamy okazję jeździć, że to było wyczuwalne wtedy, że ludzie poczuli się po prostu przestraszeni, nie? Że pokazano wtedy te nadgraniczne tereny jako miejsce, gdzie potencjalnie, no jak pojedziesz, to tam może ci rakieta spaść na głowę. Oczywiście nie wykluczam, bo tego typu wypadki przecież gdzieś tam przeleciała, gdzieś tam coś się wydarzyło, więc nie mówię, że nie. Natomiast no wiesz, no, jakby patrzmy też realnie na prawdopodobieństwo i ta mała lokalna turystyka i ci ludzie, którzy no jednak mieli problem przez tych kilka sezonów, bo było to wyłączone z różnych powodów, mogli trochę odsapnąć i odżyć, to jeszcze dostali tego typu kontrę. Ale wracając do samej rzeki, po samej rzece granicznej nie widziałem tam, może poza tym, że faktycznie no trochę jeszcze bardziej wzmożona aktywność pograniczników czy miejscami gdzieś tam wojska, to dopiero chyba przy Trójstyku, tam na wysokości Włodawy, widziałem, że tam, gdzie odchodzi granica Białorusi i Ukrainy, to ona została zabezpieczona płotem z jakimś drutem kolczastym, czego chyba wcześniej nie było, albo przynajmniej tak się to nie rzucało w oczy. No i tam niektórzy jeszcze jakoś nieoficjalnie mówili, że być może tam też został ten teren zaminowany. Ale generalnie jakoś tak od czasu wybuchu wojny, no nie wpłynęło to chyba specjalnie na samą rzekę, nie? Ta sytuacja jest zła nad Bugiem Granicznym nie tyle od czasu wojny, co od czasu kryzysu migracyjnego na odcinku polsko-białoruskim, bo tam na brzegach został rozciągnięty drut kolczasty, no i domyślam się, że ten drut kolczasty dla niektórych zwierząt przynajmniej jest barierą śmiertelną. No ale niestety myślę, że przez kilka następnych lat co najmniej ten drut dalej tam będzie. Mamy taki nowy mur, nową zimną wojnę, a niektórzy mają gorącą wojnę w Ukrainie, więc trzeba będzie żyć przez kilka najbliższych lat co najmniej właśnie z taką granicą odrutowaną. Z jednej strony ten Bug przez to jest mniej dostępny, jest taki bardziej dziki, ten nurt, no ale właśnie ta bariera jest, no myślę, że śmiertelna dla niektórych zwierząt. Czyli tak, z jednej strony faktycznie można powiedzieć, że rzeka ma trochę więcej spokoju z uwagi na to, co się dzieje, ale byłoby fajnie, gdyby jednak no nieświadomość tego, że te druty jednak będą tam kaleczyć i zabijać zwierzęta, nie? To jest przykre. No i rozumiem, że wiem, że też głupio o tym mówić, gdy kawałek dalej po ukraińskiej stronie toczy się wojna, no a my sobie tutaj, nie wiem, o walorach krajobrazowych, ale w tym kontekście, no to też dobrze tej rzece tam nie robi, że idąc nad brzeg widzisz po prostu po drugiej stronie no, rozciągnięty drut kolczasty, no, z którym raczej nie da się mieć pozytywnych skojarzeń. No i wiesz, to tylko i wyłącznie jakaś zła energia, więc to tak, to słabo. Niestety tak to wygląda. No trochę jeździłem na tym Bugu Granicznym polsko-białoruskim w 2023 roku, bo robiłem monitoring Bugu pod kątem m.in. Bociana Czarnego, więc tam trochę się kręciłem po tych nadburzańskich, podmokłych lasach przygranicznych, no i widziałem ten drut. No przykre to robi wrażenie, niestety, drut kolczasty na granicy, złe skojarzenia, nie jest to dobre dla przyrody, nie jest to dobre dla ludzi. No ale ja się pocieszam tym, że reżimy upadają, totalitaryzmy odchodzą, czasem trwa to krótko, czasem niestety długo. W końcu mury upadają i może doczekamy kiedyś, że ten drut zostanie zniesiony. Bardzo ładnie wybrnąłeś, tak, żeby nie kończyć tego takim, wiesz, mrocznym akcentem. Raczej tak optymista jestem z natury, więc staram się. Dobrze, bardzo dobrze. Zupełnie na poważnie, tak jak mówimy o tych ostatnich kwestiach, nie należy, gdyby ktoś jednak rozważał wyjazd nad Bóg, to naprawdę nie ma się czym martwić. Nie, oczywiście, że nie, absolutnie. W takim znaczeniu, nie. Oczywiście mówię tylko i wyłącznie turystycznym tu i teraz po naszej stronie, no bo faktycznie, no jednak gdzieś tam myśli biegną do tego, co się dzieje kawałek dalej za tą rzeką. Bezpiecznie, oczywiście, że tak. Zupełnie bezpiecznie i nie należy tutaj szukać powodu do tego, żeby nie pojechać. Nie ma się tu czego bać. Mało tego, ja powiem ci, że nawet miałem przez chwilę takie wrażenie, znaczy przez chwilę, no widząc to już w czasie wojny, że jednak ta granica po naszej stronie też jest naprawdę solidnie pilnowana, że to nawet w pewien sposób no, daje taką pozytywną myśl, że jednak ktoś tam trzyma rękę na pulsie mimo wszystko, więc to nawet taki kontekst też gdzieś tam w tym moim myśleniu się pojawił, że od tej strony też może to dawać pewien, może ciut większy spokój. Jest bezpiecznie, wiesz, no po naszej polskiej stronie te wioski podchodzą pod samą rzekę. Ludzie mieszkają przy samej granicy. To
Często chałupa po prostu kończy się chałupa, kończy się podwórko i zaraz jest rzeka i granica. Naprawdę, to bardzo blisko są miejsca, gdzie gdzieś ludzie mieszkają przy granicy na wyciągnięcie ręki. Także no jest, i jest można bezpiecznie. Powiedzieć, że gdyby nie media, to tak naprawdę no, nawet by pewnie często gęsto nie wiedzieli o tym, co się kawałek dalej gdzieś tam może dziać. Tak, tak, to prawda. Dobra, Maćku, powiedz w takim razie już zupełnie kończąc, gdzie ciebie szukać, bo przecież ty w dalszym ciągu fotografujesz też, no mówimy tutaj bardzo w kontekście książki, której jesteś autorem, jednej i drugiej, ta druga świeżynka, ona wyszła kiedy, w lutym się ukazała? W styczniu, nie? No tak, jakoś tak. Dobra, gdzie ciebie szukać i gdzie kupić książkę, bo ona jest w księgarniach, ale ja bym postulował, żeby bezpośrednio u Paśnego Buriata. Tak, można ją znaleźć bezpośrednio na stronie wydawcy, czyli Paśny Buriat, także można znaleźć. Tam są książki moje, nie tylko moje, też innych autorów. Kilku miałem przyjemność gościć już tutaj u siebie, także wiesz, dołączyłeś jakby do mojego teamu też buriatowców. No właśnie, dla każdego coś miłego, każdy tam coś może dla siebie znaleźć. No i tak cały czas fotografuję. Twoja strona w miarę aktualna? Tak, jest aktualna, www.maciejcmoch.pl. Jak jest wolna chwila, no to jadę na będę zdjęcia. Linkować. Dziękuję bardzo. Wolna chwila, ruszam na zdjęcia, czatownie albo spacer i sukcesywnie stawiam kolejne fotografie. Zapraszam. A czy media społecznościowe są jakąś twoją mocną stroną, czy tam bardziej prywatnie albo w ogóle jakoś się mocno nie angażujesz? Mam też na Facebooku Maciej Cmoch. Fotografia przyrodnicza. O, dobra, można to wszystko znaleźć. To ładnie tam wylistuję, żeby było łatwiej słuchaczom ewentualnie cię namierzyć. O, i w takich i miejscach poglądać. Można mnie spotkać. Oczywiście można mnie spotkać nad Bugiem. Może gdzieś tam ktoś zobaczy moją postać, sylwetkę we mgle. Nie powiedzieliśmy jeszcze o jednej chyba dość ważnej kwestii z uwagi na samą książkę. Książka zawiera sporo twoich fotografii. No tak, i oczywiście w książce też są zdjęcia. I to jest fajne, bo to nie jest tak, że wiesz, w przypadku niektórych książek, gdzie autorzy no, muszą się posiłkować albo cudzymi pracami, albo wręcz są tylko jakieś ilustracje i tak dalej, przecież bardzo różnie to bywa. Znaczy nie umniejszając, bo są też super artystyczne i w ogóle fajnie wzbogacające, to jakby o czym innym w ogóle pomyślałem. W inną stronę poszły moje myśli, że tu mamy akurat taką fajną sytuację, że no, autor książki jest jednocześnie autorem zdjęć i te fotografie faktycznie tam są i one dopełniają też nam obrazu. Nie? Tego, o czym czytamy i czytamy, nie wiem, o jakichś sieweczkach na przykład, jeżeli mamy akurat ten kontekst przyrodniczy i faktycznie tam na stronie obok czy stronę dalej widzimy te sieweczki na zdjęciu, co daje fajne też uzupełnienie nam całej tej, wzbogaca całą tą opowieść. To no tak, super. I też nie każdy może po prostu znać wszystkie gatunki, więc od razu może jasne. Zobaczyć. Sam wygrałeś zdjęcia, czy była jakaś pula zdjęć i z tej pula puli... zdjęć. Ja przesyłam pulę zdjęć i tam już sobie wydawca... No, bo dla autora to nieraz jest ciężko, nie? To jest jedna sprawa. Tak. Druga sprawa, że też... No wiem, że ktoś ze strony wydawcy zawsze patrzy na to trochę inaczej, bo my autorzy też bardzo często jakoś emocjonalnie i tak dalej, tak, i tak dalej, tak. Że ten wybór nie zawsze mógłby być optymalny i dobrze trafny z uwagi na wartość książki. Też tak mam, wiesz, no na przykład, a czemu to zdjęcie, a może to byłoby lepsze? A ktoś... Po prostu patrzy na to zupełnie inaczej niż ja. Tak, ale poza tym wiesz, jak my się zaczynamy tam nad swoimi zdjęciami, to ja nawet jak sobie taką prostą fotoksiążkę robiłem, jakąś tam tematyczną, to pamiętam, że to był straszny wysiłek, nie? Z tak, dużej puli tak. zdjęć wybrać poprzez eliminację, bo to w zasadzie do tego się sprowadza, że które bardziej pasuje, ale potem już masz kilka i musisz coś tam odrzucić, wyeliminować. To jest ciężka w ogóle robota. Lepiej czasem, żeby ktoś to zrobił za nas. Tak poza jest. Tym tak świeżym jest. Okiem, bo my często te zdjęcia, które robimy, to one mają różne takie nakładki emocjonalne, jesteśmy do nich przywiązani z różnych powodów. A może się okazać, że w ogóle inne zdjęcie, do którego nie jesteśmy tak przywiązani, będzie lepiej pasować. No ale to musi bardziej ktoś trafne. Ocenić z zewnątrz. To teraz bez owijania w bawełny, kiedy następna książka? Wiesz co, nie wiem, ja to piszę długo, męczę się z no, tym. No widzę tu 21, 24, no to tak. 3 lata. Idąc tym tropem, to w siódmym. Może i w siódmym. Wiesz co, no skończy się sezon, skończą się prace, przyjdzie jesień, zima, coś trzeba będzie robić. Może tak zwane długie pisać. Zimowe wieczory. Tak, i może coś będę pisał, może jakiś kryminał będę pisał. O, kryminały się sprzedają dobrze, także... No właśnie, dlatego. Zobaczymy cię na gali Empiku w 27. Nie wiem jeszcze, o czym będę pisał. Życzę ci tego, żebyś wymyślił i pisał.
bo bardzo przyjemnie się te twoje książki czyta. Myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, że to nie jest po prostu zbiór faktów, tak jak to nieraz jest w takich typowo krajoznawczych książkach, w których jest gdzieś tam jakaś też odrobina przewodnika. Tutaj jest dużo takich fajnych właśnie od ciebie opowieści od serca, też ubarwionych właśnie jakimś takim emocjonalnym przeżywaniem, relacji z rzeką, z przyrodą, rozkminianiem tych wątków historycznych i tego, o czym mówiliśmy wcześniej, więc daje to bardzo fajną mieszankę i myślę, że też właśnie dziwi mnie to, że ty mówisz, że tak wolno piszesz, bo czytając książkę to sprawia na wrażenie takiej, wiesz, lekko snutej opowieści, nie? Także to nie wiem, czy wymęczysz, ale efekt jest zupełnie inny. Zupełnie bym na to nie wpadł, że sprawia ci to, może nie sprawia, ale zajmuje ci to więcej czasu, bo wydawać by się mogło przez chwilę, że to taki łatwy, lekki proces, nie? A to widzisz, a za tymi zdaniami po prostu pod jest... krew i łzy. Pod krew, łzy. Tak to wygląda. Super. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Linki załączę do wszystkich tych treści, które tu wymieniliśmy. Poprzedniej książki, tej książki, wydawnictwa, twojej strony, Facebooka. Nie wiem, czy chcesz coś jeszcze zarekomendować, zareklamować. Może jest film ciekawy, jest kilka filmów o Bugu. Może są jakieś wydawnictwa, jakieś albumy. Może coś ci przychodzi do głowy, coś, co chciałbyś polecić. Myślę, że albumy Artura Tabora. Jak z naszych słuchaczy będzie miał dostęp, to polecam. Artur Tabor to jest taka postać, która też mnie zainspirowała do fotografii. Też ma albumy o Bugu, dużo czasu spędził nad Bugiem, więc tak, to mogę polecić. A jak już ktoś poszukał Tabora, to znajdzie też o sowach co nieco, a o sowach i też o sowach. Wspominałeś. Dobra, super. Zaczęliśmy. W takim razie też wyszperam odnośnie tego. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Fajnie, że przezwyciężyliśmy też trudności techniczne, bo tak, nie ma co ukrywać, że były takowe. Dzisiaj coś nie było udane. Tak, udało się. Bardzo dziękuję za czas, który nam poświęciłeś. Czekamy na kolejną książkę. Będziemy cierpliwi. Po prostu bez presji zupełnie sobie na spokojnie kombinuj, wymyślaj i pisz. Wszystkiego dobrego, fajnej wiosny w terenie. Trzymaj się, dziękuję. Cześć, dzięki wielkie. To jest podcast Spotkania z Przyrodą, a wy wysłuchaliście właśnie mojej rozmowy z Maćkiem Cmochem, autorem książki o Bugu. Książkę wydał Paśny Buriat. Było to wcześniej powiedziane. W rekomendacjach dorzucę jeszcze poprzedni odcinek z Maćkiem. To był odcinek 52 i rozmowa wtedy o poprzedniej książce. Link i możliwość odsłuchania tej rozmowy również znajdziecie w opisie tego odcinka. W rekomendacjach wspominam też o poprzedniej książce Maćka. I załączam link do krótkiego YouTube'owego filmu Bartka Szara. Pamiętacie, Bartek pływał po 50 różnych rzekach w ramach pewnego projektu. Kajakiem, pontonem, różnie to bywało, najczęściej kajakiem. I w krótkim filmie YouTube'owym Bartek opowiada też o spływaniu granicznym odcinkiem Bugu gdzieś na poleskim odcinku. Bardzo fajna sprawa i też warto te kilka minut na ten filmik poświęcić. No i cóż, to na dzisiaj wszystko, co przygotowałem. Nie wiem, jak będzie z regularnością tych kolejnych odcinków, bo jeszcze mam w planie jakieś krótkie wypady, wyjazdy. Natomiast będę się starać i może nie zawsze regularnie, że w piątek tyle tylko, że chciałbym jeszcze te kilka odcinków w tym sezonie wyemitować, więc będę robić co mogę, żeby one faktycznie wyszły gdzieś do, przynajmniej do czerwca. No a po drodze będziemy mieli jeszcze setkę. To taki dosyć symboliczny moment, przynajmniej dla mnie. Faktycznie ten moment nadchodzi, jest na wyciągnięcie ręki. Także po 4 latach zrobiliśmy tyle. Ponad 120 godzin rozmów, ponad 120 tysięcy odsłuchań poszczególnych odcinków. Dla mnie to wielka sprawa. Napędzacie mnie, nakręcacie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że słuchacie. Dziękuję, że wysłuchaliście również dzisiaj kolejnego odcinka. Trzymajcie się zatem ciepło, miłośniczki, miłośnicy przyrody. Ruszajcie w teren, obserwujcie, fotografujcie, przeżywajcie przygody, doświadczajcie kolejnych ciekawych spotkań z przyrodą. A jak nadarzy się okazja, to wspierajcie, pomagajcie trochę, reprezentujcie również przyrodę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Cześć!